Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mister Dano 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście ze mną Boluś. Dzień dobry. I przed... Dzień dobry. Nie, inaczej. I to trzeci od końca odcinek z wiosny, a potem już piękne żniwa i zakończenie serii. Witam serdecznie, kłaniam się nisko, który sąsiad mi dzisiaj tak mocno pomaga, że aż 14 razy powiedział dzień dobry. Na pewno elektryka nie szwankuje u sąsiada, bo... Odpalo wszystko, co ktoś może. Ktoś mi gwiazd zastopował. Trąbik też tam u ciebie działa. O, o. Może ty też zatrąbisz, czekaj, co? Bo wspomaganie mi się wyłączyło w Mesa i w Fergusonie, tak? Dobra, wspomaganie już działa. Mamy dzisiaj przepiękną. Powiem szczerze, że teraz zobaczycie, klimacik z tyłu. Myślałem, że mi sąsiad jeszcze wyrżnie ostro, ale nie. Klimacik z tyłu jest naprawdę przedni. Myślę, że tam jak właśnie będziemy zaraz siać pod górę, to będzie się działo. Fajnie powiem tak wam, we dwóch. Powiem wam szczerze, że dzisiaj będzie krótszy odcinek, bo chciałbym wam podzielić siewy na dwa odcinki i dwa różne. I sami też zobaczycie, przy kierunkowskaz, żeby sąsiad widział. A ja puściłem pierwszy. Pierwsze siewy z sąsiadem, starymi zestawami, żeby pożegnać te zestawy ostatni raz. Wiem, że już pewnie przez was tak przejedzone, znudzone i nie powiem co jeszcze, że pewnie będziecie klnąć, wyzywać, ile jeszcze razy można tym czy pomarańczowym horszem siać, ale chcemy, tak jak mówiłem, ostatni raz z nimi posiać, tym bardziej we dwójkę, żeby to jak najszybciej zrobić, bo tu mam te pola, a potem już sobie w pełni przygotuję, chociaż to pole, myślę, że to moje nowe, największe na środkowym landzie, jest w pełni chyba przygotowane, ale jeszcze się upewnię później. Podniosło. Ale ogień, co? Nie wiem, ja frunę, mój pracownik. Co robi mój pracownik? Mój pracownik robi w Nojowice, ale czy on nadal robi? Mordo, ja ci tak tutaj od miedzy przejadę, co nie? Tak. A ty tam się ustaw, już wiesz, jakoś tam równo GPS-em i tutaj nakład po prostu a zrobisz. A tak mniej więcej tak jak teraz jedziesz, to tak już będziesz, czy bardziej wyjedziesz do prawej? Wiesz co, bardziej do prawej, więc staraj się równo z tymi krzakami tutaj wziąć, co nie? Jak masz te krzaczki tutaj, gdzie ja teraz jestem, z tym się gdzieś ustaw i tyle, bo tu jest dość duży wjazd, powiem szczerze, teraz Masaj dostaje pod górę tutaj, ale dobrze, o to chodzi. Niech mi, wszystko mu, niech mu będzie trochę. Niech mu wjazdka. Nigdy nie zagaśnie to na pewno. Orszak chyba. Ale nie, anielski orszak to nie, to nie tędy droga, merda. Metrowy. Wiesz co, głośność pojazdu na 40 sobie ustawię, bo ostatnio zmieniłem. A ty w dupie żur? Dio, bardzo mocno, bo ty, ja słyszałem, że ty od tego jesteś. Ja od tego. Od tego i tamtego. Sąsiad tu mocną beczką tutaj talerzował, a do mnie nie chciał przyjechać. Ja tutaj po Gnojowicy ostra się i liczę, że w tym roku dzięki temu będzie pląd stokrotny. Oby, bo jeżeli nie, no to będzie mi smutno. Ale teraz zrobimy taki malutki myk. Sąsiad niech jedzie. Ja mu tutaj. Poprzez jaki może byśmy obciali, czy nie? Czy na koniec się jest poprzez jaki, jak to tam po twoimu? Można je łapczeć, ale wiesz co, ja sobie tutaj cofnę, tak żebyś mnie nie zahaczył. I idę puścić dalej pracownika, żeby mi on mógł od tego dalej robić, co nie? Dobrze. O, proszę bardzo. Bo ja tu wszystko robił... Chcesz to może mojego Messerschmitta puścić też? To nie wiem, Messerschmitt. O, aha, pracownik się nawet nie rozłączył, proszę bardzo. On czekał, aż mu Deutsch zjedzie, co nie? Połączenie alarmowe ma. No, to ja już cię właśnie w tym momencie odpuszczam ci grzechy. I ty masz jeszcze tylko do przejechania jeden paseczek. Więc gościu, ty się bierz za robotę. Więcej mi ład życia nie potrzeba, tylko żebyś skończył mi to pole. A ja na kierownicy tutaj jadę i dlatego on mi tak skręca na prawo. Jeżeli chodzi o przygotowanie pól w tym sezonie, jestem w szoku, że udało mi się wszystkie pola stależować. Łączysz mi się, czy nie będziesz miał chęć łączenia się? O, co? Nie, bo my mam tutaj w moim Holmerku problemy z podłączeniem się pod Gnojowice. Teraz jest wszystko git. O, jest i mój sąsiad. Pięknie. Gitara. Okay, oto tutaj dookoła chodzi. My się im, kurna, dziękuję. Tak, tu można najpierw dookoła. Znaczy, jak już jedziesz dookoła, to ty już jedziesz dookoła. A ja tutaj no, już raz przerażę, co nie? Bo tu i tak są takie, tak powiem, wycięcia. Więc na spokojnie. Ale powiem ci szczerze, po tej Gnojowicy fajnie się sieje. Zajebiście to wygląda. No, jest okej. No, tak trochę inaczej ta gleba wreszcie wygląda. Czekajcie, ja sobie też tu GPRS-a włączę. Ale no, ale z zestawem z tyłu bym poprosił tego GPS-a. Tak. Ty masz 12-metrowy czy 9-metrowy? No to ja mam 6, to i tak ten GPS gdzieś nam tam w miarę się wygrywa. Ale powiem wam szczerze, że przerzut
pomiędzy tym siewnikiem a nowym. Może wam podpowiem, że w następnym odcinku właśnie będzie ten ostatni nabytek na tej serii. Prawdopodobnie, bo nie myślę już chyba o niczym. Ewentualnie coś dziwnego, ale to dopiero później. Więc albo to będzie ostatni, albo przedostatni nowy nabytek na tej pięknej łosinie. Więc przerzut z tego 90-metrowego headera na coś większego będzie naprawdę potężny, ale no nie oszukujmy się, na te pole, które będę miał, na ten ogromny środkowy land, no trzeba czymś zasiać. Tutaj właśnie pomocnik zakończył pracę, bardzo mnie to cieszy. No, tutaj, na tych polach, bardzo fajnie sąsiad mi pomoże, więc jakbyśmy te dwa pola tu i tamten, co teraz właśnie pracownik skończył, zrobilibyśmy, no to ja bym był mega zadowolony, bo byśmy mieli soję ogarniętą. Na 30 zasiałem sobie testowo przedwczesną soję, żebym sprawdził, czy uda mi się odmiana. Ją... Tak, odmiana przedwczesna i chciałem zobaczyć, czy ona mi tam się wylingnie, ale chyba mi się nie wylingnie, bo... Kurde, co jest? Ej, halo, GPS, budź się, kurna. Nie ustawiło mi na... na 10 metrów mi ustawiło, dlatego mi coś mówię, tu mi śmierdzi. A no, jeżdżę po gnojowicy, więc się nie dziwię, ale no dość niefajnie mi śmierdziało. No ale okej. Okay. Wracając do faktu, do tej łodmiany przedwczesnej, prawdopodobnie nic z niej nie będzie. Jednak ją zmroziło, chociaż temperatura z 7 stopni Celsjusza rosła dalej do góry. Było właśnie 7, było chyba... Teraz jest ile? 11, 7 na 11, więc przez 2 dni niestety, no nic się nie działo, ale jeszcze nie mówię hop, to jest dopiero późna wiosna, gdy skończymy się w soi i zobaczymy, czy coś tam się urodzi na tym polu, to wtedy wam powiem, czy się udało, bo wiele razy rozmawialiśmy o tym, że tutaj jednak te nasze piękne łodmiany, wszystko jest fajnie, wszystko jest pięknie, można siać, bo temperatura musi tam zejść poniżej zera. Ty masz też 9-metrowy, mordo? Nie, ja mam ten, 6. Aha, to i tak lecisz po swojemu, chciałem się przeciąć. Ale mówię, że nam się to zgra, mordo, także to tam nie. Aha, czyli mogę sobie normalnie tutaj bo 6 i 9 to tam, wiesz, 3 metry to albo ten. Ja bym na twoim zdaniem, co było raz, 3 razy byśmy siali. Ja drugi poprzeczny, jak robi, byśmy przecież zawijali idealnie, jak ja będę za tą jeździł. No dobra, jak tak wydaje chcesz, mi się, że lepiej to wyglądało. To ty już zrób wtedy. Musisz tak się przecinać w siebie. Jezu, już tak. No tak, z jednej strony zaczęliśmy realnie już tak od jednej strony, więc... Aha, no ta teraz... A i tak teraz jeden za drugim jeździ, więc to jest, wiesz, easy, nie? Jo, tylko będę musiał teraz przestawiać. Znaczy ja to zawsze sobie wyłączam GPS-a i po prostu ja już nim wjadę. Ja tylko wiem, tylko że muszę mieć wtedy kierownicę odpaloną. Stój, sąsiad. To jest spokojnie. Bo nie opuściłem. Teraz ja sobie zawsze ją wyłączam i załączam GPS-a i jest... No ja też, ale to wtedy muszę kierownicę przestawiać, bo mam przeważnie skręcone i idę, itd. I te sprawy. Ale zajebiście teraz ciebie widać, co nie? Ta rozlana gnojowica. I tak fajnie we dwoje. Powiem szczerze, że to jest na... Wtedy jedziemy na 14 metrów, jak dobrze... Czy nie, na 15 metrów. Ty masz szóstkę. Na 15 metrów wręcz siejmy, więc to pole ubywa... No właśnie, ja tak miałem chwila, moment. To moment. Nawet 10 minut odcinka nie mamy, a już mamy zasiane ponad połowę pola. A tym bardziej, już mamy zrobione te najgorsze rzeczy, czyli poprzeczniaki i odmiedzy. Zostaje nam tylko jeżdżenie w tą i z powrotem, co wiele na pewno przyspieszy całą tą interesy. A ty masz szóstkę, więc z tą nie gadam, bo to jest o wiele lżejsza sprawa, jeżeli chodzi, porównując mojego horsza do twojego horsza, bo zarazem jak i wolaj, tak i ja jeździmy horszami. Ja tam odmianą biedną trochę, bo pomarańczową. Nie pomyślałem, bo byśmy mogli kolor zmienić, na dwa horsze byśmy pocisnęli. Byliśmy na czerwony. Zapomniałem, że ty możesz zmienić. No, mogłem sobie zmienić na czerwony. Jo, na czerwony. W ogóle bym z moim tym... Fajne zestawy by to były. Z moim Masajem to ładnie by to wyglądało. Czekaj. Staramy się tak jakoś... Ja już zaraz do lewej będę bił. Tak się. Czekaj. I tak jadę tu dosiać, bo mijaczek widzę był. O, teraz tak puszczę, żebyś ty był trochę szybciej przede mną, to będziesz miał czas na nawinięcie i wszystko. Dobra, ustawiłem sobie kierkę prosto, żebym mógł teraz właśnie wyłączyć sobie GPS-a i włączyć. Dobra, teraz jest git. Nawet tam lekki nakład mogę robić, bo to i tak
Nie zmienia ja też faktu, zawsze staram się robić większy, bo... Bo potem ci zostanie taki mijaczek i będzie taki finał. Dobra, pięknie nam tutaj się udaje. Ja już po prostu nie mogę się doczekać właśnie tego ogromnego pola. Bo najbardziej mnie ciekawi, jak ile czasu zajdzie właśnie koszenie, sianie tych wszystkich landów w kawałku. Bo zobaczcie nawet na minimapę w tym momencie. Przecież to jest... Jakbym miał miarę, jest miara w farmingu i można by było sobie liczyć, ile to jest metrów od początku, od tej 51 do samej 19, ile to jest długości linii prostej, ile to jest metrów, co nie? Bo ciul mnie ciekawi, jak długie jest to pole. Z jednej strony mógłbym też zmierzyć 50 od mojej gospodarki w górę, bo długość jest taka sama, więc z drugiej strony nawet 50 jest łatwiejsza, więc dość podobnie. Ale na pewno wygrywam szerokościowo, no i też tym, że jest to bardzo popieprzone pole, bo moje będzie bardzo krzywe, więc GPS nie zawsze będzie użyty, tylko tam, gdzie się przetniemy. Więc będzie się działo, proszę Państwa, będzie się działo na tym ogromnym polu. Może później chcesz na samym przejeździe później, żebym pierwszy jeździł, co? Łatwiej byś miał. Nie ma problemu, nie ma problemu, możemy. Oj, mnie podniosło. Ogień. No właśnie ja to samo powiedziałem, jak żeśmy przyjechali na pole, nie? I zauważyłem. Ale teraz tak zauważyłem, że w ogóle mnie tak mocno działo, nie? No jak trochę się tam opiera na ciągniku ta cała maszyna. Się przesunę jeszcze, bo tego jednak mijaczka, żeby nie robić. I myślę, że robimy jeszcze... Na... Jedną i z powrotem i, tak. I, na, i te boczki. Jeden i koniec. Ty zrobisz najwyżej do połowy i pojedziesz w stronę drogi, a ja zrobię tu górę. Nie ma problemu. Pięknie, więc... pięknie. Podoba mi się to pole. Czy ono już jest w pełni gotowe, proszę Państwa? Tak, jest w pełni gotowe, tak. Bo sprawdzałem. Tak, w pełni jest gotowe, jeżeli chodzi o, no nie jest każde pole, ale jeszcze tak, Gnojowica nie poszła na to pole nie poszła Gnojowica i na te trzy pola nie poszła Gnojowica, ale że to są te landy takie, że się tak wyrażę, łączone, to prawdopodobnie to będą jedyne pola, które będę chciał potem po prostu zrobić to nawozem, bo bez sensu jest teraz łatać sobie pola na takim jednym, na takiej jednej całości, trochę gnojowicy tu, tam i gdzieś indziej, więc te trzy odpuszczam, jeżeli chodzi o gnojowice. To jedziesz w tym tylko... miejscu. Co? Ja, trzeba było ci stanąć w miejscu, ja bym ten... No a, bo ty chciałeś pierwszy jechać. Dobra, nie ma problemu. Ja sobie pojadę. Nie, bo to z tej strony nie było GPS-a. Dobra, już możesz... Poczekaj. Więc ja to mam dość zwinny akurat, więc... O, aż mi się... Czekaj, nie, jednak nie muszę na spokojnie. No, na luzie. Ja sobie tak wyłączę... GPS-ka fajnie. Pracownik, naprawdę, jeżeli chodzi o Holmera, spisał się w 100%, tyle mogę powiedzieć, bo... Nie oszukujmy się, zrobiłem w przeciągu dwóch odcinków. No, mówię, prawie wszystkie pola. Bo brakuje mi tak najważniejsze na tamtych, na dole koło Bolka, bo tam jeszcze nie dojechałem. Może byśmy tak łączyli najpierw, gitara. A cała reszta jest ogarnięta, więc to najważniejsze, pola przygotowane. Tak jak mówiłem na początku, jestem mega zadowolony, że poszedłem też taką inną właśnie wersję, czyli zaagregatowałem, wszystko przygotowałem. Sąsiad tam monsterciuki widzę, macha, że przygotowałem sobie te pola tym agregatem. Zrobiłem dużo roboty, nie powiem, bo nie musiałem się z tym bawić, ale jednak fajnie, jak widzicie, teraz taka inna robota jest w ogóle. Ta gnojowica też inaczej leży, teraz po tej gnojowicy nawet co mogę zasiać, co fajnie też wygląda, bo ta gleba jest inna i zawsze to coś innego wreszcie w tej grze. Nie zawsze to musi być cudownie, chociaż... Bekę mam z tego, teraz tak patrzę, że niby daje mi tą trzecią fazę nawożenia. A nie zabiera nawozu? A nie zabiera nawozu. No bo on pewnie masz zero, bo po resetowaniu gry, jak jest ten mod na, wiesz, na te duperele, to on wtedy daje na zero, nie? Ty idealnie patrzę, no jo, current sprayer, jo. Na równo. Jo, zero jest, no, dobrze no, gadasz, to tam musiałbyś zmienić sobie. Dobrze gadasz, mordo. Mościłe. Patrz, idealnie 9 metrów zostaje dla ciebie, nie? Tak mi się wydaje chyba, bo nawet po moim... Tutaj na górze to nawet niecałe 9. Ale...
Ale zobaczymy. Fajnie, tutaj góra akurat jest sam raz, biorę na raz. Więc górę już mamy z głowy. Od razu tu też. I pewnie tak wszystko będzie. No, bo ja tak mniej ogarnięty. Więcej w swoim GPS-ie patrzę, więc naprawdę tak kozak. Mi się daje, no. Pole jest naprawdę tutaj fest równiutkie. Wjeżdżasz, tutaj jak widzę, zobacz, jakbym nawet jechał, od tamtej strony byśmy jechali, to ty byś miał tak szczerze tylko tutaj kawałek, bo ja z tym klombem równo miałem siewnik, więc ja biorę na raz, więc będziemy mogli od razu przelatywać. Tam jest miedza, a nie, tam jest chyba taki uskok pomiędzy moją miedzą a twoją, co nie? Musimy na drogę wjechać. Jest bardzo duży uskok i kamienie narzucone, żebyś nie przejeżdżał. Tak specjalnie to zrobił, słuchaj, tak jak zwykle, co nie? Bo przecież, a jak? Dobra, biorę Holmera stąd. Od razu lepiej. O Jezu, od tego gadania to. Bez picia nie rusz. Chyba najlepiej taki spirytus. Yo, white spirit. Dobra, najcięższe wolę mamy z głowy, bo jednak te górki dołki. Masej dał radę. Jedziemy do końca, podnosimy. Wyjeżdżamy i gitara. Cyk. Wszystko się ładnie składa. Te horsy naprawdę potężne maszyny są. Chory? Sąsiad, jesteś chory? Kurde, muszę wjechać tędy, bo ja się nie złamę przez to. Przez to dziwactwo, co tu stoi. Gdzie? To moja brzuchuska tutaj. A ja wyjechałem na wprost, idealnie wjechać, bo tam nie było dużego rowu ani przeskoku. A z drugiej strony ja. Ale ja już tak zjechałem ładnie do drogi, kulturalnie. Z jazdem, żeby było pięknie. Z której strony, mordeczko, pojechałeś? Mordeczka, ja się właśnie poprzeć, jak i dojeżdżam do ciebie. I się zdąży rozłożyć. Ja bym chciał, to ja się rozłożę tutaj na drodze, żeby ci nie przeszkadzać, bo nie wiem jak ten. O, dobra. Ja mam Gicosława. Wjeżdżam, bo już sobie ustawiam na GPS-a. No ja. No i gitara, ja cisnę. Ja od razu cisnę. Jak najszybciej, 18 na godzinę oczywiście. Później możemy się zamienić, bo na odcinku chyba lepiej, jak ja bym przed tą jeździł, bo będziesz mnie częściej widział niż się patrzył do tyłu. Dobrze, nie ma problemu, ja bardzo chętnie to zrobię tego teraz. Tak pomyślałem, że fajnie by było dać, nie wiem ile, 200 na hektar? Czy 300? O, tam kurwa się skarnia moja, ty czekaj. Ty weź. Kurwa, nie zauważyłem jej, że ona stoi. Kurwa, chłopaki się zwolniły, zapiły się wczoraj, bo żeśmy poświętowali flaskę, przywiozłem na pole za wcześnie i tak no, było. Tak się narobiło. Ale sieczkarnie zostawili, mogę sobie kosić, że chcę. Akurat z tym jedzy sam raz jeszcze się pobawił. Do końca ten pasek. Zobaczcie tutaj też przy połączeniu to pole. Bardzo ładnie wygląda. Fajnie. Fajne połacie. 6 hektarów prawdopodobnie, albo 7. Nie chce mi się teraz wyliczać. Kurde, to sporo. Jak patrzę, dobra. Że 50 ma 12? Z tej strony zaraz obliczę, żeby was zyskało. 25 ma 3. A 26 ma 3, czyli 6. No, liczmy 6 hektarów. 6 hektarów tutaj mamy teraz w jednym kawałku, bo na początku nie chciałem tych miedzy, bo są wąskie te miedze, szkoda tego roboty, a i tak będzie to ładnie wyglądać, ale z biegiem czasu, gdy zobaczyłem jednak, że fajnie mieć tak na ostatni sezon, ostatni żniwa, gdy i tak wszystko sieje razem, już te pola pociągłości, żeby nie było właśnie jakichś żadnych tam przerw dziwacznych, więc postanowiłem wszystkie pola, które są razem złączone na tą ostatnie siewy właśnie połączyć. Tu chciałem jeszcze się trochę pobawić z tym polem i tu właśnie trochę jeszcze bardziej oborać, ale już mówię, nie będę chachmęcił. Masz czas jeszcze przecież, wiesz. I tak mam dużo. Puścisz sobie, żeby ci siali tutaj to pole na przykład, czy tam następne w kolejnych odcinkach? Może, że u ciebie na odcinku, jeżeli będę miał chwilę, to jeszcze będę chciał tu trochę może przyjechać. Ja ci tu mordo specjalnie wyczyścił, tak? No wiem, właśnie zauważyłem to i dlatego potem też pomyślałem, że może trochę powiększyć. Ale to wszystko zależy oczywiście od mojego czasu i wiecie, rozumiecie, jak to wszystko się ułoży, dlatego... Tu teraz na równiczko pięknie mamy zasiane, naprawdę. Kurde, ja mam teraz na GPS-a tutaj równo. Więc ja tylko... Dawaj z tej strony. Nie, wiesz co, ja się przetnę. Tu akurat na tym polu się przetnę. No bo wtedy możemy nawet tak robić, że jeden weźmie jedno. Patrz, jak ty masz równo GPS-a, mówisz, tak. Że ci tu wychodzi, to i tak mimo wszystko albo ja będę miał ostatni przejazd, albo ty, bo albo to będzie 9 metrów, albo 6, więc luz. Jo, dlatego nawet fajnie, bo będziemy mieli teraz Ty, faktycznie mi też tak wyszedł GPS. No, mamy dwa równe kawałki, więc się fajnie będziemy rozjeżdżać jeden z jednej, drugi z drugiej. To nawet nie będziemy też sobie kolidować, bo
Bo tak to jednak, jak ty jedziesz z przodu, czy ja, czy tam, ja, ale faktycznie ja ten, ja mam GPS-a. Także ja mogę wziąć prawo, ja mogę ten tu stronę wziąć, bo mi GPS pasuje od lewej. Wtedy zawinę w lewo i będę sobie cisnął. Nawet z jednej strony ten nowy kawałek tutaj krótszy szybciej mi pójdzie. Poprzeć, jak ci tu oprzeć, czy nie? Gdzie? Po lewej. A zresztą możesz zawijać. Nie, no mam prawo, więc robić. na luzie. Tym bardziej, że tak mówię, jeżeli jeszcze będzie czas, to będę fajnie chciał to jakoś wymyślić, to pole, żeby może coś tam dorzucić, ale to zobaczę. Wszystko się okaże. Ja cały czas już takie rzeczy mam zrobione, więc mi pozostało ino tylko siąć i nawozić, bo ja niestety nie mam wszystkich kul nawiezionych. A ja się cieszę. Ale oborane mam. A tu wchodzi teraz wapno, ale wapno to mnie nie interesuje. A czy ja mam wszystko wapno zrobione? Aha, sąsiad niby zwapnowany, a jedno pole nie ma zwapnowane. Nie? Okay. A to tutaj to nowo... tutaj, no bo robiłeś to teraz. Wiesz, jakie jest. Ja, nie? Robiłeś dopiero. Ale to są ogarnę. Więc spoko, więc to będziesz miał zadanko na pełnej. No ja mówię, jestem zadowolony, bo tak już mam tu zasiane i tu. I to już jest na full z nawozem, więc jest git. Teraz te dwa pola, jeżeli zasiejemy, to już też będę miał na full z nawozem. Jak dla mnie bomba. Oby więcej takich siewów. Milan też tak mówił. Nie ma problemu. Jak dla mnie bomba! jak dla mnie fajnie, że ty zrobiłeś poprzecznik, więc będę sam. Nie ma za co, sam jest gitara. Zawsze chętnie służę pomocą. Jeszcze chwilę objedziemy w. Nie wiem, pojadę jeszcze może w tom i z powrotem. Jak mówiłem, dzisiaj będzie krótszy odcinek, no bo to są tylko takie pożegnanie z siewami, a że jeszcze chcę zrobić drugi odcinek z siewów, tych takich, czekajcie, oczywiście kierownica GPS, a kierownica to nie tędy droga. Nie podnoszę mi, czy tak szybko opuściłem? Nie, szasny. Nie chcę, tak mówiłem, robić takiego długiego odcinka z siewów starymi, plus potem długi odcinek z nowymi, więc... Lepiej zrobić teraz... dłuższy z nowymi. Tak, tak. No tym bardziej, że on będzie dłuższy, no bo jednak obsianie będzie się działo, więc... Tyle mogę powiedzieć. Ja mam w planach bardzo fajny zakup. Na pewno nieraz przez was widziany, ale myślę, że na tą serię w tym momencie będzie pasowało na te pola, które mi zostaną do siebie, bo będzie się działo. Sąsiad cię gonię, trochę żebym nadrobił. Ile masz ogólnie pod górę? 20 jedziesz? Nie, cały czas 18, full. Mówię ci... A, tylko że ja pod górę tak. Lekko zwolniłem, znaczy, pewnie. Ja po to tę ósemkę, że on w ogóle nie traci mocy, nie? No i pięknie. Nie, ja akurat, nie wiem czemu, ale mi masę pasuje do tego Porsche'a. Tym bardziej, że do najbliższego odcinka, gdy będzie kolejny bydlak na farmie, czy tam Piotruś Bestia, obojętnie jak zwał, tak zwał. Rublesiu. Też. To wtedy będzie już mój największy byk potrzebny, więc... Ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen! Największy panie i panowie! Piotruś. Piotruś Bestia Klas! Bo to akurat będzie klasik. No, kto by pomyślał, że moim największym ciągnikiem na farmie będzie Klas? Masy Fertuson. Szkoda, że nie ma Masaya Fertusona takiego dużego. No chociaż jakiś jeden by się przydał na gąsienicach czy coś, żebyś miał tu takiego. Ja akurat mam naprawdę i pole do wyboru, bo i mam nieprawda. I brakuje też Deutscha, że nie ma takiego dużego, takiego naprawdę jeszcze większego byka niż... Ale nie wiem, czy właśnie takie duże byki Deutsche by wyglądały, co nie? No i czy ktoś w ogóle by to kupował też? No bo nie każdy... Inaczej, nie każdy ciągnik musi mieć nie wiadomo jakie byki. No, wiadomo, no, New Hollandy mają... Case ma itp. itd., ale no mówię, nie każda marka musi mieć na jakieś największe byki nie po 500-600 koni, tak? No, ewentualnie Fenda mogę sobie kupić. No jedynie. Ewentualnie jeszcze coś tam. Nie, myślę, że coś znacie, jakby naprawdę poszukał. Poczekaj, tu jest z dużych ciągników. Szkoda, na gąsienicach, John Deere. Brakuje mi tego, że nie udało mi się pociągnąć tej serii z samymi Deutschami, no ale no, niestety już na ciąg dalszy tej serii nie było mowy ogarnąć lepszych Deutsche. Widzieliście tam kupy kolejnego Deutsche, ale same Deutsche były już małe. No nie będę się cofał. Fajnie, bo tam niektórzy no, używali trochę głowy i myśleli tak, jak my to myślimy.
czyli troszeczkę z sensem i wiedzieli, że są fajne Deutsche, ale wszystkie niepotrzebne, jakieś tam 200 czy 150 konne, tak? Które w tym momencie gry by mi tylko był fajny na pierwszy odcinek, a potem bym go pewnie rzucił w kąt i już by mi nie był przydatny, tak? Bo pod większość pól by mi z moimi maszynami. Ty niestety, patrząc, nie Mariuszku, pod te maszyny i w ogóle, nie? To tak. U ciebie co jedynie jaki by pasował. Taki, żeby nie wybijać poza innej marki, to Challengerę masz do przetestowania. Wiesz co, że o tym samym pomyślałem, co nie? Bo patrząc tutaj na te maszyny, no to Challenger przez nas w ogóle nie testowany, a po drugie gdzieś tam wiem, że jak ten Fendt Ideal jest, nie? Mhm. Ten kombajn, co ja mam go na sąsiadach, mhm. To on ma modyfikację właśnie na Maseja, Fenda, Challengera i na pewno było, czekaj, żółty Challenger, zielony Fendt, czerwony Massey Ferguson. A, były dwie wersje Fenda, czarna i zielona, dobra, do tego Black Edition. No więc tutaj dobra. Ja nie wiem czemu, ale no tak bym widział, nie, ten ciągnik. Ale ja już powiem wam szczerze, jestem myślami w tym momencie inaczej. Pół mojego mózgu już jest myślami na podsumowaniu tego sezonu, na tym ile zarobiliśmy tutaj pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, i ile soi ukosimy z tych wszystkich pól, a już druga moja półkula mózgu już jest na myślach na pierwszym odcinkiem nowego sezonu po sąsiedzku, na nowej mapie, z nowymi maszynami. Więc no, jeżeli chodzi o tę serię, no będzie się działo w najbliższych tygodnia. Jezus, tak jak się przeźmyś teraz na półki dwuskipowe. Ale to będzie grube, co nie? Na siewnik dwumetrowy. Jeszcze konny do tego. No, wiesz co? Pomyśl sobie, dobra, przerzucić się z takiego Maseja na 60, czy tam obojętnie na co to, ale pomyśl sobie, tak, z takiego Maseja bym miał teraz robić koniem w polu. To by było dopiero grubo. Takiego przeskoku Polska by nie widziała. Więc nie ma problemu. No, powiem ci tu jeszcze takie porządne 10 minut, niecałe, bo ja jadę z powrotem i mam koniec, dojeżdżam ci pomóc na dwa przejazdy i nawet niecałe 10 minut i mamy. Naprawdę, żeśmy tak mega szybko posiali, że... Dlatego tak jak mówiłem, tu będę miał fajnie, bo zostanie mi właśnie tylko to pole do dokończenia u ciebie i wtedy też przygotowanie innych pól już na swój odcinek ostatni siewów i jest finito, Fireant itp. itd. Dlatego ja się cieszę. No, ale w tym odcinku to by było na tyle. Piszcie, jak wam się podobały nasze zestawy, stare zestawy siewne. Który siewnik z tych, które mieliśmy na Osinie, najbardziej wam przypadł do gustu? Bo mi chyba najbardziej to zestaw z 19. 19 robiła robotę i fajnie to wyglądało, chociaż Horsz też dał radę, że nie chciało mi się go zmieniać przed ostatnie lata. To też naprawdę moim zdaniem on tutaj robił furorę, więc piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, jak wam się to podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie i wpadajcie do mojego sąsiada. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć.